Witamy Państwa i zapraszamy na niezwykle ciekawie zapowiadający się piłkarski mecz. Wita Państwa Dariusz Szpakowski. Obok mnie notatki przegląda Jacek Laskowski. Razem będziemy komentować to spotkanie. Dziś kolejny mecz, kolejni rywale w tym sezonie zmagań Division Rivals. Prawdziwe widowisko przed nami. Darku, mam cicho. Czy będzie prowadzenie? Jest! Pierwsza bramka w tym meczu! Myślę, że ten gol to nie jest jeszcze ostatnie ich słowo, a i przeciwnik nie w ciemię bity. Będziemy tu jeszcze świadkami ciekawych wydarzeń. Sprytnie zwiódł obrońcy i po prostu nie mógł zmarnować takiej sytuacji. Świetna indywidualna akcja i doskonałe wykończenie. Bramkarz bez szans. No, udało się wymanewrować obrońców. Popatrzmy. Griezmann z wyczuciem. Dobrze przejął to prostopadłe podanie, bo mogło być różnie. Świetnie teraz na wolne pole. Ładnie obronił ten strzał, ale piłka nadal w grze. Gospodarze teraz o mało nie oddali prowadzenia. Widać, że kibice siedzą. Udało się, czy będzie gol? Nieudana ta interwencja obrony. Zagrożenie wciąż nie minęło. Świetna piłka na dobieg. Świetnie rzucił prostopadle. Ważny ten odbiór. Na razie zagrożenie zażegnane. Dembele. Son przy piłce. Sędzia puszcza grę. Zastosował przywilej korzyści. Aj, chyba odczuwa jakąś kontuzję. No to będzie stuprocentowa szansa. No i mamy rzut wolny. Z tej pozycji to może być groźne. Sędzia początkowo puścił grę, ale pamiętał o tym faulu. Tak, i ta żółta kartka jest jak najbardziej zasłużona. Czy będziemy mieli uderzenie bezpośrednio na bramkę? Ależ uderzenie. Widać w tej powtórce, że piłka, gdy tylko przeniósł ją nad murem, właściwie nie zmieniła już toru lotu. Bardzo trudne uderzenie dla bramkarza przy tak mocno posłanej futbolówce. Naprawdę ciężko zareagować. Był faul i rzut wolny. Mares. Dembele. Można dyskutować, czy słusznie został odgwizdany, spalony. Podanie po skrzydle. Próbował zagrać skrzydłem, ale nic z tego nie wyszło. Tracą teraz piłkę. Vipers w ofensywie mogą zagrozić rywalom. I piłka w siatce. Piękna, indywidualna akcja. Wykorzystał błąd obrońcy, urwał się mu i wykorzystał sytuację. Fantastyczny pokaz umiejętności i kapitalne wykończenie. No, świetnie go obrał. Może zdecydować się na strzał. Mamy bramkę! Mówi się, że mecze wygrywa ten, kto popełni mniej błędów, ale błędy na rywalach można też samemu wymuszać, tak jak w tym przypadku. Tak jest, cała drużyna ciężko pracowała, by odebrać tę piłkę. I będziemy mieli rzut z autu. Federico Valverde. Luis Suarez. Nathan Ake. Niesamowita historia. Jeszcze niedawno wyglądali tu na chłopców do picia, a teraz proszę, odgryzają się i to skutecznie. Messi dostaje piłkę na skrzydło. Zespół traci piłkę.
Federico Valverde, Luis Suarez. Może stąd strzelać! Gol! Kolejny do kolekcji, mają już dwie bramki przewagi. Nie jest to może jeszcze pewne zwycięstwo, ale coraz bardziej się do niego przybliżamy. Tak trzymać! Szybko odrabiają straty do rywali. Piękna odpowiedź. I znowu zaczynamy mecz od nowa. No i mamy na tablicy wynik 4-2. Spora przewaga, ale nic nie jest jeszcze przesądzone. Uwaga, strata i przeciwnik przy piłce. Kiepsko ustawił się tam Sergio Ramos. No teraz mają szansę. I jest bramka. Przy tak dobrze wymierzonym strzale po ziemi bramkarz zazwyczaj niewiele może zrobić. Zasłużone gratulacje dla strzelca. 4-3. Oba zespoły kontynuują ofensywną taktykę. Naciska ekipa Vipers. Bramka coraz bliżej. Broni De Gea, ale wciąż gramy. To była magiczna interwencja bramkarza. Czas, żeby reszta drużyny też zaczęła czarować, bo bez tego nie odrobią straty. Znakomite podanie Suareza na wolne pole. Jest! Kolejna bramka! I mają już dwubramkową przewagę. Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyku. 5-3. Przy tak słabo dysponowanej obronie dwubramkową przewagę łatwo można roztrwonić. Jest reakcja sędziego i popatrzmy. Gra wznowiona, krótko, po ziemi. Nie ma wątpliwości, będzie rzut wolny. Son. Niewiele brakowało. Oj tak, czysto uderzył z powietrza. To by była piękna bramka. Zespół Vipers traci piłkę. No, kto przejmie tę piłkę? Dobrze teraz odczytał intencję. Przejął piłkę. Blisko pole karne, może strzelać. Dobra gra w obronie. Odebrali piłkę rywalom. Mają teraz trochę miejsca. Nic nie będzie z tej kontry. Zaprzepaścili dobrą okazję. Gabriel Jesus. To może być bramka kontaktowa, ale mu tam wyłuskał piłkę. Ma dużo miejsca na skrzydle. Griezmann. Dobrze odczytał intencje rywala. No błąd, strata. Brawo, ładnie odebrał. Z wyczuciem na dobieg. Świetnie, precyzyjnie, prostopadle. I broni to Ter Stegen. Świetnie się zachował Niemiec w tej sytuacji. Już blisko pola karnego. Strata i przy piłce rywale. Ależ się działo. 8 goli po pierwszej połowie. Wynik 5-3. No i zaczęło się drugie 45 minut. Ach, pięknie oszukał obrońcę. No szkoda, nie udało się opanować piłki. Ansu Fati. Teraz Griezmann z piłką. I teraz jest przed nim szansa. Świetna interwencja obrońcy. Z tego mogła paść bramka. Suarez. Ależ okazja Suareza. 100% okazja, a jednak De Gea pięknie sobie poradził. Wrzutka w pole karne. Aj, słabe wybicie obrońcy. Wciąż jest zagrożenie. Jest coraz bliżej bramki. Gabriel Jesus. Świetnie odebrana przeciwnikowi piłka.
Federico Valverde. Zespół Vipers ze stratą. No, może być groźnie. No, ale takimi podaniami to się akcji nie zbuduje. Znakomicie teraz rozczytał zamiary przeciwnika i inteligentnie przechwycił piłkę. Gabriel Jesus. Son ma piłkę. Interesująco zapowiada się ta akcja. Świetna sytuacja, ale to Spartaczu i wciąż przegrywają dwiema bramkami. Sam chyba nie mógł uwierzyć, że dostał taką okazję. Zabrakło mu opanowania. Dobrze teraz odczytał intencję. Przejął piłkę. Son. Czy będzie trafienie kontaktowe? No, to jest trzecia bramka. Hat-trick jest dzisiaj w fenomenalnej formie. Na powtórce wyraźnie widać, jak sprawnie uporał się z obrońcą. Sprytnie wywiódł go w pole. Z takiej odległości strzał musiał być mierzony, wykalkulowany. Tak to właśnie zrobił. W rezultacie mamy piękną bramkę. Federico Valverde. Ansu Fati. Ładne, czyste wejście i przejęcie na własnej połowie. Świetne wejście, wybornie przewidział zagranie przeciwnika i przejął piłkę. Luis Suarez. Sięgnął to, ależ się musiał wyciągnąć. Naprawdę coś niesamowitego. Widziałem już piłkę w siatce. Cóż, chyba będzie chciał jak najszybciej zapomnieć o tym uderzeniu. Pełna zgoda. Nie wiem, czy nieczysto trafił głową w piłkę, czy po prostu mu ten strzał nie wyszedł. Trener szykuje zmiany. Zawodnicy już czekają przy linii bocznej. Jeszcze nie wiadomo, który z nich pierwszy wejdzie do gry. Luis Suarez. Suarez musi to trafić. Fantastycznie się dzisiaj spisuje. Strzela jak natchniony. Gol za golem. To już jego trzeci, a to oznacza, że do domu wróci z piłką meczową. W tej chwili mamy wynik 6-4. Ciekaw jestem, jak skończy się to spotkanie. I przejmuje piłkę bez fału. Ansu Fati. I Lewandowski przy piłce. Czy dojdzie do tego prostopadłego podania? Idzie do przodu. Ryzykował, ale pewnie odebrał. Bez piłki Vipers. Prostopadle za linię obrony. Gol! Tak jest! Wspaniała postawa zawodników. Widać też tę radość kibiców na trybunach. 6-5. Wynik typowo hokejowy. Przewaga jednej bramki nic tu nie znaczy. Rozciągnięcie gry, atak skrzydłem. Ansu Fati. Szkoda, za szybko chciał ruszyć do tego podania. Spalony. Minson. Nie bardzo mu się to udało. Strata piłki. Dobrze odczytał intencje rywala. Dembele. Minson. Brawo, ładnie odebrał. Dobre, skuteczne podanie. Ruszają do kontrataku. Lewandowski za plecy obrońców, piłka mija obronę. De Gea broni, gramy dalej. Gabriel Jesus. Jedna z ostatnich akcji. Pytanie, czy uda im się zdobyć wyrównującą bramkę? To może być wyrównanie? Ter Stegen odbija, jeszcze gramy.
No, ważny moment w tym spotkaniu. Jaka ekscytacja na trybunach. Kibice ze wszystkich sił wspierają swój zespół. Może jeszcze zachęcą swoich ulubieńców do podkręcenia tempa i zmiany wyniku. Przeciwnicy przejęli. Jeszcze 7 minut regulaminowego czasu gry. Ależ się przedarł, no! Obronił to! Wciąż prowadzą! W sytuacji sam na sam nie stracił głowy i zażegnał niebezpieczeństwo. Jeśli wygrają ten mecz, będzie bohaterem. Piłka dośrodkowana z rogu. Ależ znakomicie teraz wypiąstkował to dośrodkowanie. Laporte. Ale świetna szansa teraz! Koniuszkami palców sięga tej piłki. Jeśli marzą o remisie, muszą wykorzystać ten rzut rożny. Nathan Ake. Ależ dobra okazja! Nie ma gola! Piłka trafia w słupek i wraca na boisko. Do końca spotkania pozostała minuta, chyba że arbiter coś doliczy. Griezmann na skrzydle, może być groźnie. Zablokowana teraz piłka przez obrońcę. Strata od razu po wrzucie z autu. Mogą teraz zaskoczyć obronę szybkim wyjściem. Zbyt czytelnie rozegrany ten szybki atak. Rywale przerwali akcję. Koniec spotkania. Fantastyczny doping poniósł dzisiaj ekipę gospodarzy do zwycięstwa. Byli tylko troszkę skuteczniejsi, ale to wystarczyło do zwycięstwa. Na tym poziomie o wygranej często decydują najmniejsze detale. Czy będzie prowadzenie? Jest! Pierwsza bramka w tym meczu! Myślę, że ten gol to nie jest jeszcze ostatnie ich słowo.